Ewa Panaś, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Szpital w Brzozowie w magicznych kolorach. Nasza akcja Dziecięcy Świat w kolorach ma na celu zamienianie smutku w radość. Regulamin budżetu obywatelskiego przyjęty. Odblaski dla pierwszaków. Każdorazowo staramy się zwrócić i do rodziców z apelem, aby zwracali uwagę zarówno na ubiór dzieci, na to, w jaki sposób się poruszają po drodze, po chodniku. Świadomy swoich praw obywatel. Stan wiedzy prawnej w naszym społeczeństwie jest bardzo mały. Warsztaty dekorowania ozdób świątecznych. Fajnie chyba powiesić taką swoją bańkę na choince w domu. Tak, super. I to jeszcze powiesić najwyżej, żeby prezentowała się. Kolorowe ściany zamiast szarych i smutnych. Oddział dziecięcy Brzozowskiego Szpitala zamienił się w świat bajkowych postaci. Kolorowe motywy, które wypełniły ściany Brzozowskiego Szpitala, powstały dzięki ogólnopolskiej akcji społecznej Dziecięcy Świat w Kolorach, realizowanej przez fabrykę farb i lakierów Śnieżka. Nasza akcja Dziecięcy Świat w Kolorach ma na celu zamienianie smutku w radość, tak jak Pani wspomniała. Ma na celu wnoszenie przyjaznych barw w szpitalne, czasami szare, często szare przestrzenie i zamienianie ich w bajkowe krainy. W tym przypadku była to bajkowa kraina wróżek i cieszymy się, że efekt jest magiczny. Autorką nowego wystroju szpitala jest artystka Joanna Jeleniewska. Tutaj jakby sam pomysł przyjął się od samego początku w zasadzie, tak? Nie było jakby żadnych wątpliwości co do tego, że faktycznie te wróżki to jest taki strzał w dziesiątkę i że on będzie idealnie pasował tutaj do tego oddziału. Na oddziale dziecięcym Brzozowskiego Szpitala aktualnie przebywa 12 małych pacjentów, którzy leczeni są na schorzenia górnych dróg oddechowych, a kolorowe ściany zamiast szarych i smutnych podobają się nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, dyrekcji i całemu personelowi oddziału. Oddział jest bardzo przyjazny dzieciom, jak i matkom przebywającym w oddziale do 18 roku życia dzieciom i cieszymy się z tego powodu, że dostaliśmy nowy budynek, nowe zaplecze, zarówno medyczne, jak i socjalne. Jest to nowy oddział, który u nas działa od 2 lat w nowej lokalizacji i obecnie został jeszcze bardziej upiększony przez wspaniałe malowidła, które uprzyjemniają naszym dzieciom pobyt w tym oddziale. I mam nadzieję, że również to pomaga w szybszym ich dojściu do zdrowia i zapomnieniu o chorobie i zapomnieniu o najbliższych, których zapewne czasami zostawiają też w domu. W ramach trwającej od 2005 roku akcji odmalowanych zostało już 15 szpitali, m.in. oddziały w Rzeszowie i Dębicy. Regulamin budżetu obywatelskiego Rzeszowa gotowy został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Wszystkie kluby radnych porozumiały się i przyjęły projekt regulaminu budżetu obywatelskiego, którego zasady są następujące. Zgłaszać będą tak zwane zadania inwestycyjne lub zadania inne, tak zwane miękkie, mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani w Rzeszowie. To jest po pierwsze. I musi być na dany pomysł, musi się zgłosić, podpisać co najmniej 15 osób. Lub może zadanie takie inwestycyjne lub inne zadanie, przedsięwzięcie zgłosić Rada Osiedla, wtedy nie wymagany jest podpis 15 osób. Po zgłoszeniu tych zadań powołana przez prezydenta komisja będzie je weryfikować pod kątem zgodności z zapisami, z miejscowymi planami zagospodarowania i dokumentami planistycznymi, a także pod względem kosztów. Po weryfikacji stworzona zostanie lista zadań, nad którymi mieszkańcy miasta będą głosować. Głosowanie będzie, można powiedzieć, papierowe, że będzie można zgłosić do Urzędu Miasta pisemnie lub pocztowo, ale też papierowo przekazane w sposób internetowy. To znaczy, że głos może zostać zeskanowany z danymi osobowymi i przesłany internetowo na wskazany adres mailowy miasta. Tylko 10% z całej kwoty budżetu obywatelskiego, czyli 500 tysięcy z 5 milionów, może zostać przeznaczone na imprezy o charakterze kulturalno-sportowym. Pozostała część kwoty, czyli 4,5 miliona złotych, ma być wydane na zgłoszone przez mieszkańców zadania inwestycyjne, budowy, modernizacje czy remonty. Po raz 9 w Krośnie odbyła się akcja Dorastam Bezpiecznie. Uczniowie wszystkich klas pierwszych krośnieńskich szkół otrzymali akcesoria odblaskowe. O tym, jak bardzo ważne są odblaski na ubraniu, zwłaszcza wieczorem, przekonywać nie trzeba. Przy ograniczonej widoczności mogą uratować życie.
każdorazowo staramy się zwrócić i do rodziców z apelem, aby zwracali uwagę zarówno na ubiór dzieci, na to, w jaki sposób się poruszają po drodze, po chodniku. No w naszej sytuacji miasta mamy jednak lepsze te ciągi komunikacyjne, mamy chodniki. Niemniej jednak zdarzają się i takie jeszcze miejsca, gdzie dziecko idzie poboczem. Dlatego tak ważnym jest zwrócenie uwagi na elementy odblaskowe, na wszywanie albo kupowanie odpowiedniego ubioru, który takie elementy posiada, oraz na rozpoznawaniu odpowiednich znaków drogowych. Również policja docenia takie akcje, potwierdzając, że przynoszą efekty. Coraz więcej najmłodszych użytkowników dróg ma przypięte do ubrania odblaski. Dzięki takim akcjom jak dzisiaj, dzięki wielu akcjom prowadzonych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no to bezpieczeństwo na terenie powiatu krośnieńskiego, na terenie Krosna, no z roku na rok się poprawia, maleje liczba i wypadków drogowych, i kolizji. Szczególnie wypadki drogowe z roku na rok, jest ich coraz mniej. Nie tylko dzieci do lat 15, ale także dorośli będą mieli obowiązek noszenia odblasków. To efekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, które przyjął parlament i podpisał prezydent. Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn zainaugurował w Jaśle program edukacji prawnej młodzieży. Program edukacji prawnej w szkołach realizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego głównym celem jest zwiększenie znajomości prawa wśród młodego pokolenia Polaków, a spotkania z uczniami odbywają się pod hasłem Świadomy swoich praw obywatel. Wykład wygłosił rodowity jaślanin, wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Stan wiedzy prawnej w naszym społeczeństwie jest bardzo mały. No, nie sięgamy, mimo że mamy możliwość, bo internet to jest jednak źródłem ogromnej wiedzy, tej i dobrej w tym pozytywnym znaczeniu, że możemy sięgnąć i tam zapoznać się z wieloma elementami, zagadnieniami prawnymi. Chcemy, żeby te lekcje prawa były też niejako bodźcem i uświadomić chcemy młodzieży, żeby ta świadomość, ich wiedza prawna była lepsza, większa, żeby łatwiej radzili sobie w dorosłym życiu. Program Ministerstwa Sprawiedliwości będzie wdrażany w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego. Inauguracja tego programu na Podkarpaciu, o którym pan minister mówił, właśnie też miała miejsce w Jaśle. To świetnie się wpisuje w to zamierzenie, o którym wielokrotnie państwu mówiłem, czyli Jasło, miasto wiedzy. Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do tego, żeby zajęciami z wiedzy prawniczej objąć jak największą liczbę młodzieży, zwłaszcza że zgłosiło się tysiące wykładowców gotowych przekazywać ją bezpłatnie. Zamiarem ministra sprawiedliwości jest, żeby to weszło na stałe do programu szkolnego. Oczywiście przekonujemy, zapomniałem najważniejszą rzecz, bo przecież pani minister Szumilas z ministrem sprawiedliwości podpisała umowę, a zatem to również jest w gestii ministra edukacji narodowej, aby to weszło na stałe do programu. No chcielibyśmy wszyscy chyba, jak tu jesteśmy, aby ta wiedza prawna docierała do nas od początku. Edukacja obejmie m.in. podstawowe elementy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W Krośnieńskim Centrum Dziedzictwa Szkła można wziąć udział w warsztatach malowania ozdób świątecznych. Na zbliżający się okres zimowy i świąteczny handlowcy już zacierają ręce, bo kolejni klienci przyjdą kupować choinkowe ozdoby. Dla niektórych jednak ważniejsza niż najnowsze trendy jest własnoręcznie pomalowana bombka. Fajnie chyba powiesić taką swoją bańkę na choince w domu. Tak, super. I to jeszcze powiesić najwyżej, żeby prezentowała się. Fajnie jest. Brokatujemy, najpierw malujemy, szkicujemy, a później dajemy brokat. Później możemy to sobie wziąć do domu i zawiesić na choinkę. Od samego początku szklane bombki były ręcznie malowane. Pojawiły się po raz pierwszy w XIX wieku w Niemczech. Hans Greiner, osoba, niemiecki hutnik, nie miał pieniędzy na to, żeby zakupić właśnie ozdoby, jakimi wcześniej zdobiono choinki, czyli różnego rodzaju słodycze, owoce, głównie jabłka, orzechy. Dlatego też próbował wymyślić coś nowego. I właśnie tak powstała, można powiedzieć z biedy, powstała pierwsza bombka choinkowa. Bombkę pomalować można podczas warsztatów organizowanych przez Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła. Zajęcia trwają 1,5 godziny i adresowane są do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Warsztaty są super, ja bym chciała polecić tak wszystkim dzieciom, żeby coś namalowały swojego. Na warsztaty grupowe zgłaszać można uczestników w każdym wieku. Organizowane są od poniedziałku do niedzieli.
Sanockie przedszkola nr 3 i 4 to dwie spośród 8 placówek na Podkarpaciu, które otrzymały międzynarodowy certyfikat ekologiczny Zielona Flaga. To jedno z najważniejszych szkolnych wyróżnień ekologicznych. W tym certyfikacie Zielonej Flagi chodzi przede wszystkim o to, żeby wychowywać świadomie nawet już te najmłodsze dzieci z myślą o tym, że Matka Ziemia, na której jesteśmy, wymaga niestety pieczołowiczości i ochrony. I to nie tak, że żyjemy dziś i teraz dla siebie, ale żyjemy naprawdę dla naszych przyszłych pokoleń. Przez cały rok przedszkolaki obydwu sanockich placówek uczestniczyli w zajęciach i warsztatach przybliżających im postawę wzorowego ekologa. Dzieci starają się i oszczędzać wodę, i starają się zwracać uwagę na to, żeby gasić światło w łazienkach. No i w dalszym ciągu i segregujemy papier, i baterie. Wszystko to oczywiście na korzyść środowiska. W przedszkolu nr 3 organizowane były m.in. konkursy ekoplastyczne. Przeprowadzono też zbiórkę elektrośmieci i projekt mini rabatki, w którym to ponad 200 dzieci zasadziło wcześniej wyhodowane w swoich salach kwiaty, aksamitki. Każdy przedszkolak otrzymał również sadzonkę do indywidualnej pielęgnacji. Natomiast w przedszkolu nr 4 przeprowadzono zbiórkę elektroodpadów. Dzięki wielkiemu, ogromnemu zaangażowaniu rodziców udało nam się zebrać 325 kg elektroodpadów, 10 kg baterii i jeszcze bardzo dużo plastikowych nakrętek w ramach akcji Pomoc dla chorej Marysi z Krosna. Certyfikat Zielona Flaga przyznawany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podkarpackie drużyny piłki nożnej z trzeciej i czwartej ligi do boju. Radio Rzeszów wkroczy na regionalne boiska, by promować nasze drużyny, a wszystko przez podpisanie umowy z podkarpackim oddziałem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Naszym zadaniem jest, że pokazywać mecze te również, które na ziemi podkarpackiej udaje nam się otrzymać z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mecze piłki kobiecej, trawiastej, męskiej. Mieliśmy nie tak dawno reprezentację U18, U20, futsalowej i wielu innych mistrzostw Polski, więc rangi najwyższe, jakie dostaje się z UEFA, czy dostaje się mecze międzypaństwowe, czy mecze klubowe, chcemy też pokazywać, jak również pokazać naszą ligę. Ligę, drużynę ligową, miej nadzieję, że nawet zawodnicy, którzy będą słuchać tej relacji, wiedzą, że taka relacja jest, będą jeszcze lepiej grali, będą zdobywać punkty, pokonywać zespoły z innych województw. By wyłapywać młode talenty, a także by być bliżej swojego słuchacza, który z przyjemnością usłyszy wiadomości ze swojego podwórka. To jest 60 tysięcy działaczy, zawodników, uczestników w regionie. To jest kilkanaście meczów w ciągu weekendu. To jest cała rzesza członków infrastruktury, czyli tego otoczenia. To jest potężna siła społeczna, potężny potencjał, którego do tej pory chyba nie do końca wykorzystujemy. W związku z tym postanowiliśmy sprawę nagłośnić, pokazać społeczeństwu. Informacje ruszą na wiosnę, kiedy rozpocznie się piłkarski sezon naszych lig. W tym serwisie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.